To jest piątka dzieci, a to ich mamy. Za chwilę zawalczą ze sobą o 500 zł w serii rund. Po każdej rundzie przegrana drużyna straci jednego gracza. W pierwszej rundzie waszym zadaniem będzie zgadnięcie, kto jest na zdjęciu. Są to osoby, które bardziej pewnie mogą znać dzieci, no ale zobaczymy. Mamo sama, czy wiesz, kto jest na zdjęciu? Podpowiem, że jest to youtuber. Niestety nie wiem. To może dzieci, wiecie, kto to jest? Master Ben, Oscar mówi. No trochę się zgadza, tak, to jest Boxer. W takim razie drugie zdjęcie będzie do mamy Justyny. Podpowiem, że też to jest youtuberka. Kurczę. O, mama sama by wiedziała chyba, ale nie ma podpowiadania. Jest jakaś szansa? Nie wiem. Dobra, to posłuchajmy mamy sama w takim razie. To jest Verso. Zgadza się. Szkoda, że mi się nie trafiło. Teraz mama Oscara, to będzie ta osoba. Nie mam pojęcia. Daję podpowiedź. Jest to raper. Może pani strzelić jakiegokolwiek rapera z młodego pokolenia, pani zna. Pasuje. Dobra, ale widzę, że mama Justyny by wiedziała. Kto to jest w takim razie? Tata. Tak jest! Zerknijmy szybko na wynik dorosłych. 0 punktów. A teraz czas na dzieci. Zacznijmy od Oscara. Zdjęcie dla ciebie to będzie... ten pan. Kto to może być? O Boże. Nie widziałeś go nigdy na oczy? Nie widziałem go nigdy. Ja nie wiem, jakiś brat Kaczyńskiego. A ktoś z dzieciaków wie? Nie, nikt totalnie. Zapytajcie mam, czy wiedzą. Wojciech Mann. No tak, to jest Wojciech Mann. Nadal 0-0. Zobaczymy, teraz sam. Kto to jest? O Boże, kojarzę, ale nie wiem, ale mama wie. Dobra, to mama może powiedzieć. Tak jest, zgadza się. A kojarzycie taki zespół jak Perfect? Tak. Może wasi dziadkowie słuchali czy coś? Także 0-0. Jeżeli Justyna odpowie poprawnie, to jeszcze możecie to wygrać. Teraz zdjęcie dla niej. Powiedz, kto to jest? Dorośli na 100% wiedzą, a Justyna, pytanie do ciebie, czy ty wiesz? Nie mam pojęcia. Widzę, że Ozaxo chyba wie. Bez punktów, ale możesz powiedzieć. Jaruzelski. Tak jest, zgadza się. To jest ten typ, co ogłosił stan wojenny. 0-0, remis, proszę państwa. Taki wynik oznaczał, że w pierwszej rundzie nikt nie odpadał. Przechodzimy do drugiej w pełnym składzie. Ale najpierw zostaw subskrypcję. To jest za darmo i zawsze możesz odsubować. W drugiej rundzie Wiedźma i jej mama miały wykonać na czas zadanie praktyczne. Pierwsza będzie Wiedźma. Podaj nam swój PESEL. Czas start. A mogę korzystać z telefonu? Tak, możesz szukać gdzie chcesz, robić co chcesz. Dobra. Gdzie można znaleźć PESEL, pomyśl? Ale ja mam zapisany swój PESEL, no spokojnie. Pozostałe dzieciaki, pamiętacie swój PESEL? Dobra, mam. Tutaj Wiedźma podaje numerki, ale my zamiast tego usłyszymy piękny śpiew ptaków. Ale w razie czego, udało jej się. O kurczę, w 30 sekund się udało, no dobra. Ja myślałem, że to będzie trudne, że będzie musiała latać, biegać, patrzeć po jakichś dowodach. Nie. Powiem wam tak, kochane mamy, będzie trudno, ale zobaczymy, jak sobie poradzi mama Wiedźmy. Pani zadaniem będzie zmiana swojego niku na Discordzie. Czas start. Szczerze mówiąc, ja bym nie wiedział, jak to zrobić. O mama. Jest! Jest, udało się! 43 sekundy, co prawda, także niestety wolniej. To w takim razie Vixavel Wiedźma wygrywa punkt dla dzieci. A to znaczy, że musimy pożegnać się z którąś z mam. Uwaga, kręcimy. Było super, no i tak jestem wygrana, że tu się w końcu pokazała. Widzowie, macie skiny w CS-ie, które chcecie się pozbyć? A może są takie skiny, które bardzo chcielibyście mieć? Bez znaczenia, czy chcecie kupować, czy sprzedawać skiny, sponsor dzisiejszego odcinka, czyli Drodli.com, na pewno się wam przyda. Strona wygląda tak, logujecie tutaj swoim kontem Steam i już możecie działać. Wpłaty są banalnie proste, klikamy sobie w taki plusik, wybieramy metodę płatności i płacimy. No dobra, ale załóżmy, że chcecie coś sprzedać. Przejdź do marketu. Sprzedawaj. Wybieracie przedmiot ze swojego ekwipunku, który chcecie sprzedać. Na przykład coś takiego. I pyk. Weryfikujmy jeszcze tylko e-mail, dodajemy trade URL i klucz API. Jeżeli nie wiecie, gdzie to znaleźć, klikacie w te odnośniki. I pyk. Wasz przedmiot jest wystawiony. Każdy może go kupić. Jeśli chcecie natomiast coś kupić, chodzicie do marketu, znajdujecie coś, co wam się podoba i przechodzicie do checkoutu. Na Drodli.com dokonujecie wymiany bezpośrednio z innymi graczami. Nie ma na co czekać. Klikajcie w mój link w opisie. Użyjcie mojego kodu DRYHODO, żeby dostać 2,5 dolara do salda redukującego prowizję. A i sprawdźcie i lajkujcie Drodli na socjalach. Linki też są w opisie. To wszystko. Wracamy do filmu. W tej rundzie będziemy pytać was o skróty. I tym razem możecie wszyscy odpowiadać. Będziecie mieli 30 sekund na odpowiedź. Pierwszy skrót dla dzieci to NFZ. NFZ. Zdrowia coś. Narodowy Fundusz Zdrowia. Tak jest! Dobra, pierwszy punkt! No to słuchajcie, drugi skrót. Brzmi on, ZUS. Coś tam zakład... usług, nie wiem. Ubezpieczeń społecznych. Tak jest, zgadza się. Dwa punkty. Trzeci skrót dla was. Ja sam tego nie wiedziałem, musiałem to sprawdzić. KRS. To jest to samo CRKO, krążenie... nie. No myślcie, myślcie. Macie jeszcze 15 sekund. Jakaś podpowiedź? Niestety nic nie mogę powiedzieć. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ja też nie wiem. Trzy, dwa, jeden, stop.
proszę państwa, to jest Krajowy Rejestr Sądowy. Trudne, ale słuchajcie, no macie i tak 2 punkty, także nie jest tak źle. Zaraz możecie zaprosić mamy, zobaczymy jak one sobie poradzą z waszymi skrótami. Drogie mamy, dla was przygotowałem również skróty, ale mniej formalne. Pierwszy skrót to WTF. Co to oznacza? What the fuck? Tak jest, zgadza się. To był najprostszy. Drugi skrót, FYI, FYI tak zwane. Do twojej wiadomości? For your information. Za użycie polskiego tłumaczenia mamy dostały 0.5 punkta. A trzeci skrót to DIY. Ja wiem, co to znaczy. To chodzi takiego o coś ręczne, jakieś takie roboty. Robótki ręczne? Zrób to sam. Tak, o, dokładnie, zrób to sam. No właściwie, myślę, że mogę to uznać, bo to jest po prostu do it yourself. Za kolejne polskie tłumaczenie mamy dostały kolejne 0.5 punkta. Dobrze, no to w takim razie 2-2. No słuchajcie, mamy remis, nikt nie odpada. A w kolejnej rundzie czeka nas wyzwanie fizyczne. Obie drużyny będą miały minutę i w tym czasie będą musiały zrobić grupowo jak najwięcej przysiadów, ale w danym momencie przysiady może wykonywać tylko jedna osoba. Ja zaczynam. Ja mogę druga. Dobra, ja trzecia. No to ja ostatnia. Wyniki były bardzo zbliżone, bo różnią się dosłownie jednym przysiadem. Jest to przysiad na korzyść rodziców. Mamy zrobiły 56 przysiadów, a dzieci 55, dosłownie jeden różnicy. Porażka dzieci oznaczała, że jedno z nich musi odpaść z gry. Niestety, koło wybrało. Mam nadzieję, że dzieci wygrają. No wiesz? Na potrzeby kolejnej rundy opuściła nas Ozaxo i jej mama. Ale spokojnie, zaraz do nas wrócą. W tej rundzie zdaniem obu drużyn będzie napisanie zdania, którego znaczenia nie odkryją przeciwnicy. To znaczy, że dzieciaki na przykład mogą użyć młodzieżowego slangu, a dorośli mogą użyć trudnych słów, tak żeby przekazać do tej osoby z waszej drużyny, która opuściła nasz pokój, jakąś informację. Narada dzieciaków wyglądała tak. Może zacząć od skrótu WGE. To chyba każdy wie, co to jest. Użyjmy może jakieś postaci z jakiegoś filmu czy coś, który na pewno by nie znali. Ja bym polecał youtuberów, bo to nie ma szans, że tam znają. Weźmy Naruciaka, Naruciaka nikt nie zna. Nie będę wiedzieć. Weźmy użyjmy słowa Slayną, na pewno tego nie rozkminią. Dobra. Dorośli za to poszli w zupełnie innym kierunku. Bo jakaś gwara śląska, może ktoś nie rozumie. Dział haka jest mój bajtlik albo coś takiego. Albo może jakieś takie sprzęty, które się używało dawno, dawno temu. Rodzisz jakiś albo coś. O, super. Ozaxo i mama wróciły do pokoju i przyszedł czas na test. Dzieciaki, kto będzie mówić? Ja mam zapisane, ja mogę powiedzieć. Możesz powiedzieć, ja wtedy liczę minutę. Wygyle, Naruciak, Slayno, Skietami, na Melo. Czas start. Nie wiem, idę gdzieś na melanż, nie wiem, na imprezę. Dostały jeszcze te 2 człony. Wygyle, Naruciak i Slayno, Skietą. To nie wiem, Skietą. Stop, minuta minęła. Teraz zadanie Ozaxo jest przetłumaczenie tego zdania. W ogóle Naruciak to jest youtuber. Kurde, co to było Slay? Skarpetą? Tak, Slayną skarpetą. Na melanż. O co chodzi z tą skarpetą? Koniec czasu, niestety się nie udało. No to słuchaj, Oskar, może powiedz, o co chodziło. Slayną, czyli że miał mega bardzo fajną tą skarpetę? Czyli Naruciak poszedł w super skarpetach na imprezę. Takie zdanie. Niestety, Ozaxo, również tobie się nie udało odgadnąć, także 0-0. A teraz przyszedł czas na zdanie od dorosłych. To mama sama czyta. Byłam w Peweksie i chciałam kupić Prodisz. Czas leci. Głównie nas interesują te 2 słowa. Peweks i Prodisz. Jak je przetłumaczysz, to będzie git. Byłam w Peweksie, byłam w markecie i kupiłam garnek? No trochę zgadła, tak? No bo była w Peweksie, no to w takim ekskluzywnym sklepie. I co to jest ten Prodisz? Prodisz to jest taki garnek, w którym się robi soki na ciepło podgrzewany elektrycznie. No i Ozaxo trochę wspomniała o garnku, także myślę, że możemy zaliczyć. No dobra, to remis, no to nikt nie odpada. Ja tylko wyjaśnię, że mama Ozaxo również dostała punkt, bo odgadła hasło od pozostałych mam. Ale w takim razie przechodzimy od razu do następnej konkurencji, która myślę, że będzie trudna dla obu grup, bo będzie dotyczyła gier komputerowych. No coś nie dla ciebie. Przygotowałem zestawy screenów ze starych i nowych gier, odpowiednio dla dzieci i dorosłych. Zacznijmy od dzieciaków. Macie minutę, powiedzcie mi, co to za gra. Czy ktoś grał, czy ktoś kojarzy? Jak Sims 1. Proszę państwa, to jest Fallout 1. Następne nie będzie łatwiejsze. To wygląda jak CS. No, Skita, nie? Tak, to CS 01. Nie no, żartuję. Tam jest jakaś flaga, wisi, to może być podpowiedź. Tu jakiś pan w mundurze idzie. Na W, podpowiem. Na W?
To jest gra o cudownej nazwie Wolfenstein. Dobra, trzecia, podpowiem, że jest ostatnio bardzo popularna, bo wyszła nowa część w ostatnich miesiącach. Wiedźmin. Diablo. To jest Diablo 1, zgadza się. O! Macie jeden punkt, dzieciaki. Zobaczymy, jak sobie poradzą dorośli. Zaczynamy od tej. Co to będzie? Ja podpowiem, że to jest gra z gatunku MOBA. Nie wiem, czy to panią coś da. Legends of coś tam? Niestety nie. Widziałbyś? No ja tak. Tak. LOL. Tak. Niestety nie jest to LOL. Bardzo podobna gra. No to jest Dota 2. Nie ma punktu. Druga może być łatwiejsza. Jest to gra karciana, podpowiem. Dzieciaki, graliście kiedyś? Nie. No nawet oni nie wiedzą. To co dopiero my? Hearthstone? Tak, zgadza się. Jest to Hearthstone. To jest 1-1 w takim razie. Ostatnia gra, proszę państwa. Genshin? A jeszcze jest drugi człon tego. Kurde, zawsze tylko słyszę to słowo. Aż tak blisko tu powiedz. A Genshin Impact? Tak jest, zgadza się. A co jest gdzieś na pulpicie gdzieś na jest? Na pulpicie drugim. Czyli w takim razie dorośli 2 punkty, a dzieci 1. Wiecie co to znaczy? Z kim się musimy pożegnać? Oj! O nie! Dobra, powodzenia, do rówieśniczek nie dla mam. Na tym etapie w grze zostały 4 mamy i 3 dzieciaków. Natomiast w tej rundzie za każdy błąd odpadnie jedna osoba. W tej rundzie zagramy w kalambury. Zdaniem graczy będzie pokazanie lub narysowanie haseł. Hasła wymyśliłem ja, na odpowiedź drużyny mają 2 minuty. Kto z pań chce rysować, bo pierwsze będzie rysowanie. Mogę się rysować. Czas start, 2 minuty, let's go. Człowiek? Świadectwo szkolne? Uczeń? Coś ze szkołą, z uczniem? Wywiadówka? Nie. Ławki szkolne? Uczeń na sprawdzianie? Uczeń na egzaminie? Egzamin ósmoklasisty? Tak jest! Zgadza się! No dobra, czyli nikt nie odpada. Teraz pytanie, dzieciaki, kto u was będzie rysować? Mogę ja. Z głową w chmurach? Coś z bójką jakąś? A to jest jakieś przysłowie? Nie wiem, co to są za znaki. Uderzyć głową w drzewo. I po lewej go woła i tamten pokroj się zgadza. Jakaś plaża. Leżysz na plaży. Koniec wakacji? Koniec roku szkolnego? Koniec czasu. Co to jest? Urlop na żądanie to było hasło. Niestety, z kimś musimy się pożegnać w takim razie. O Zaxo. Teraz mamy będą pokazywały. Pierwsze słowo. Kwadrat, torba, lusterko. Laptop. Komputer, iPad. Głębiej coś. Klawiatura. Klikanie. Streamowanie. Lajkuje. Lajkuje. Inaczej jak lajkuje i... Koniec czasu. To było bardzo trudne. Hasło to subskrybuj kanał Dr. Hodo. Jezu, bardzo trudno to pokazać. Mamy nie poradziły sobie z tym hasłem, także musieliśmy jedną z nich pożegnać. O nie! No dobra, ale teraz dzieciaki. Pieniądze. No. O? Nie wiem, próbuj dalej. Wypłacanie pieniędzy? Koniec czasu. Hasło to dofinansowanie unijne. Przed nami ostatnie losowanie. Zobaczmy, kto odpadnie tuż przed finałem. Wiedźmy. To stronniczość koła jest ewidentnie. Dziękuję. Na tym etapie w grze zostały 4 osoby. 3 mamy, 1 dziecko. Ale 500 zł może wygrać tylko jedna osoba. Fajnie by było, jakby się wygrało, ale dobra zabawa jest najważniejsza. Obiecywałam mojej mamie, że zabiorę ją na jakąś wycieczkę. Będę chciała wspierać dziecko w tej nieszczęsnej matematyce. Jeśli się uda nam wygrać z Jasminą, to będzie super. Dobra, ale kto wygra nagrodę? Zadecydują o tym widzowie dzisiejszego odcinka. Pod spodem przypiąłem komentarz z głosowaniem, a w odpowiedziach znajdziecie 4 niki. Kto uzbiera najwięcej łapek 24 godziny wygrywa. Wszystko zależy od was. Głosujcie. To już wszystko. Tutaj jest film, w którym ostatni w samochodzie wygrywa 500 zł. Kliknij.